Daniel Klusek, portal GP24. Znajdujemy się w Nowym Teatrze na pierwszej próbie nowego spektaklu, który przygotowują nasi aktorzy. I na tej próbie jest nowa twarz nowego teatru. Monika Janik, witam cię. Dzień dobry, cześć. Przyjechałaś przez całą Polskę, żeby tutaj osiąść. Na jak długo? Bo zaczęłaś pracować dzisiaj. Tak, dokładnie dzisiaj zaczęłam pracować. Póki co do końca przyszłego sezonu podpisałam umowę, czyli do końca sierpnia 2018 roku. Dokładnie. Zaczynamy dzisiaj, wy zaczynacie próby do spektaklu dla dzieci, ale to nie jest twoje pierwsze spotkanie z nowym teatrem i z aktorami, bo już troszkę z nimi pograłaś. Powiedz, jak to się zaczęło? Zaczęło się w listopadzie, tak, i zaczęło się od tego, że zrobiłam zastępstwa w dwóch spektaklach, potem doszedł jeszcze jeden, to były dwie bajki dla dzieci i później Balladyna. No i tak tą drogą znalazłam się tutaj, podpisując umowę na dłuższy czas. Skończyłaś w ubiegłym roku szkołę teatralną z Wrocławia, tak. Więc można mieć nadzieję, bo trochę sobie przeczytałem o tobie, byłaś w szansie na sukces dawno temu, dawno. Ale to znaczy, że gdzieś ten śpiew w tobie siedzi. Czy my również to usłyszymy? Tak, w bajce Szary Domek, którą przygotowujemy, będą piosenki, będzie muzyka na żywo, więc każdy z nas, z aktorów, będzie miał szansę, żeby się wykazać. Czy może za dużo powiedziałam, ale żeby sobie pośpiewać. A ten śpiew u ciebie to taka młodzieńcza przygoda, hobby, czy też sposób na bycie obok tego aktorstwa? Nie, u mnie to było trochę inaczej, od śpiewu się zaczęło. Ja zaczęłam śpiewać jako 8-letnia dziewczynka i najpierw tam śpiewałam, chodziłam na zajęcia, brałam udział w różnych konkursach dla dzieci i dla młodzieży i stąd przeszłam w teatr. I potem się bardziej zajęłam teatrem, śpiew odszedł gdzieś na dalszy plan i teraz jest dla mnie takim dodatkiem, a teatr i aktorstwo stało się tym moim głównym nurtem. Dodatkiem, ale wciąż ważnym. Ważnym, no jak najbardziej, w zawodzie aktora jest to ważne i się przydaje. Zanim dostałaś się do wrocławskiej PWST, byłaś też na rocznym... No właśnie, co to było? Roczny kurs? Nie, to nie, ja nie byłam. Wygrałam taki konkurs faktycznie w szkole krakowskiej SPOT. Był to konkurs dla maturzystów. W jakie jeszcze role wejdziesz? Bo z młodymi, nowymi twarzami jest tak, że często, tak jak mówiłaś na początku, wchodzą w spektakle, które już są na afiszu po kilkanaście nawet lat. To powiedz, w jakich spektaklach już cię możemy zobaczyć, w jakich będziemy mogli cię zobaczyć, poza tymi premierowymi. Tak, teraz faktycznie wchodzę w spektakl, który jest grany bodajże od 2005 roku, czyli Romeo i Julię. Jeden z pierwszych w historii Nowego Teatru. Tak, wejdę w roli Julii. Dzisiaj się zaczęłam uczyć tekstu, więc tak, już jedną nogą stoję w tym spektaklu. Wcześniej zrobiłam zastępstwo w Balladynie, w bajce Baśni w poszukiwaniu teatru i w bajce Brzechwolandia. Czyli trochę roboty masz. Tak, trochę mam. Nie narzekam, cieszę się. A jak to się zaczęło, ta twoja przygoda z nowym teatrem? To była propozycja teatru, żebyś, skoro już pomagasz w spektaklach, została tutaj i po prostu była? Czy inicjatywa była z twojej strony? Z mojej, tak, pierwszy sygnał był z mojej strony, ponieważ wysyłałam CV do różnych teatrów, między innymi też tutaj w Słupsku i akurat się tak zdarzyło, że dyrektor potrzebował kogoś, no młodej dziewczyny do zrobienia tych kilku zastępstw. Ja akurat wysłałam to CV, akurat miałam czas, akurat była potrzebna taka osoba. No i tak to właśnie jest też w tym zawodzie, że to wszystko się składa z takich małych zbiegów okoliczności, żeby się coś udało. No i tak wyszło. Jesteś na początku swojej drogi zawodowej, kariery zawodowej. To trudny zawód, możesz to powiedzieć po tym roku? Tak. Mogę powiedzieć z pełnym przekonaniem, że jest to trudny zawód, patrząc i na siebie, na swoich kolegów z roku wyżej, z roku niżej, z innych szkół teatralnych w Polsce, że nie jest to łatwy zawód.
I nawet jeśli przed szkołą mi mówiono, że tak nie jest, to w to nigdy nie wierzyłam. Dopiero potem się zderzyłam z rzeczywistością. Ale myślę, że dlatego też jest taki fajny. Ale ta trudność polega na tym, że jest nieprzewidywalny, że jest właśnie zależy od tych zbiegów okoliczności, które albo są, albo ich nie ma. Tak, że zależy od tych zbiegów okoliczności i nawet samo to właśnie, że wylądowałam w Słupsku, gdzie nie wiem, naprawdę nie tak dawno nie pomyślałabym nawet, że będę mieszkała czy pomieszkiwała w Słupsku, który jest ten rejon Polski zupełnie nieznany, zupełnie nowy. Tutaj nie bywałam nigdy. I te zbiegi okoliczności, które mają duży wpływ na to. Duży wpływ ma oczywiście szczęście, też zdolności, talent oczywiście, ale te przypadki są tutaj bardzo ważne w tym zawodzie. Kiedy zobaczymy Cię na scenie w Twoim macierzystym teatrze? 25 marca, w Międzynarodowy Dzień Teatru, będzie premiera Szarego Domku, ale wcześniej jeszcze będzie też Romeo i Julia i Balladyna. A to tak, to faktycznie do Szarego Domku jeszcze się pojawia tutaj na scenie. 28 jest Balladyna, tak. Więc to będzie ten pierwszy raz, kiedy wystąpię na deskach tego teatru jako aktorka stąd. Witaj. Dziękuję. Naszym gościem była Monika Janik, aktorka Nowego Teatru. Od teraz.